Cześć, z tej strony Gamer. W tym odcinku powiem, co nowego jest w Androidzie 8.0, bo była dzisiaj w dniu 9 maja aktualizacja do Androida 8.0 na Samsungu Galaxy 5 2017. Zapraszam do oglądania. Tak na pierwszy się nic nie zmieniło, tylko galeria z innej ikony i tutaj u góry. Tu się taki, zobaczcie, pasek pojawił. Tu trzy kropeczki, tu macie więcej tych funkcji już. Ikony są te same. I tu ustawienia, zobaczcie, co się zmieniło. Tu doszła taka ikonka gamer o moim koncie i tutaj się ustawienie, doszło to biometrii zabezpieczenia, telefon informacji, to wiadomo, tutaj już jest Android 8.0. Tutaj się wyświetlił telefon informacji o tym telefonie i tu po kolei połączenia. Tutaj się nic nie zmieniło. Dźwięki i wibracja się też tu nic, to też się tu nic nie zmieniło. Powiedzmy, tu się też nic nie zmieniło. Wyświetlacz. Się zmieniło nazwa, czcionka i powiększenie ekranu. I w tym jest to samo. Zaawansowane funkcje. Tu się też nic nie zmieniło. Konserwacja urządzenia to było to samo. Tu się nic nie zmieniło. Aplikacje. Tu się też nic nie zmieniło. Tapety i motywy tu się zmieniło. Jest elementy na Always on Display, czyli mogę, żeby się na zablokowanym ekranie, na tym zegarze wyświetlało jakieś inne jakieś zdjęcia na przykład. Ekran blokady, tu o ekranie blokady. Tu się też nic nie zmieniło. Tu biometry to nowe, tu jest wszystko nowe tutaj. Tu chmura i konta, tu się też nic nie zmieniło. Google. Tu się zmieniło trochę wygląd tego. Dostępność. Tu chyba... Nie, tutaj trochę się też zmieniło. Tu się nic nie zmieniło. Aktualizacja w ogóle tu się zmieniło. Doszło informacje o stanie aktualizacji. I tu co ostatnio było instalowane. Dzisiaj o 8.33 była instalowana aktualizacja. W dniu 9 maja. Pojemność tej aktualizacji było 1230 przez 28 MB. Tu instrukcja obsługi. Tutaj się nic nie zmieniło. Te informacje zmieniłem, tutaj się zmieniło. Opcje programisty, tu się też zmieniło. Doszło to kafelki programu szybkich ustawień. I to się wszystko tu. I to tylko ustawienia tutaj. A tak poza tym, to się te katalogi jeszcze zmieniły. I to na tyle. Jeśli film się spodobał, to dajcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.